z byle czego zrobiłem rosół. Miałem tu parę łódek, dodałem marchewki, przypraw. No i zamiast makaronu, to ugotowałem ziemniaków. I zrobiłem, nie wiem co to wyjdzie, spróbuję. Za dużo dałem warzyw i wyszło takie ciągnące się, jak struna. Bardzo dużo warzyw dałem. Chciałem zobaczyć, co z tego wyjdzie. Gotowałem rosół. Dałem bardzo dużo warzyw. No i tak, on się tak, widzicie, nie leje się, tylko się ciągnie. Żołądek można oszukać. Aby się jeść, tylko nie chciało. Żeby nie z głodu nie zdechnąć. Jeszcze dużo do opłat. Światło opłacić trzeba. Internet nie ma pieniędzy. Ja tylko z tego żyję. Bo internet przedłuża mi życie. Muzyka. No i o, wyszła mi jakaś zupka taka. Ciordwico. Nie wiem, czy to pies by chciał zjeść. Ja rozumiem, bo mi żołądek kwirczy. To wyszła zupa kiszelowa. Bo się ciągnie. Powiem wam, że da się to zjeść. Po prawdzie trochę zdziadziałem. Nie ma się ogolić. A nie mam czasu. Jak rosół, ale zamiast klusek. Żyję w latach 70. Ogolę się. Tam doda mi wkurza. Głowę trzeba golić. Brodę trzeba golić. Zrobiłem dzisiaj szczyczenia. Głowy i brody. Da radę to zjeść. Jeszcze nigdy takiego czegoś nie gotowałem. Dodałem pora, marchewki, pietruszki. Przez to się tak ciągnie, bo pory się rozgotowały. Gotuję jak u mnie. O, nawet się da zjeść. I żołądek oszukany. Chciałem się stać światowym. Udowodniłem to, że na co mnie stać. I zrobiłem to. Chciałem pozdrowić i złożyć kondolencje dla królowej Elżbiety II. Żal mi, że ludzie tak odchodzą. Rodzą się. Mają piękne życie młode,
później przechodzę ten system z młodego na starszego i później przychodzi taki dzień, że człowiek odchodzi. Są przykre chwile dla niektórych. Tak to jest w tych naszych czasach. Chciałem was wszystkich, kochani, pozdrowić. Życzę wam zdrowia. I muzyczkę gra. Tak jak wam powiedziałem, na 102. Zdrowia życzę.